cieszę się bardzo z tego wszystkiego, co już dzisiaj mogliśmy usłyszeć i z tego inspirującego świadectwa, które myślę, że znowu nas troszkę przypomina, jaki mamy cel, który sobie już od grudnia gdzieś wytyczyliśmy, czyli chrzest w Duchu Świętym. Wiele o tym mówimy, wiele się modlimy, ale niech to płonie. Każdy, kto gdzieś tam troszeczkę ostygł, niechże to dzisiaj będzie taką kroplą benzyny do twojego może przygasłego ogniska, aby znowu być zapalonym. Brat Damian dzisiaj rozpoczynając wspomniał, że można mówić o Bogu świętym, sprawiedliwym, potężnym, wszechmocnym, ale też jednocześnie miłosiernym, wspaniałym, dobrym. Ja dzisiaj pójdę w tą drugą stronę. Kochani, to nie znaczy, że chcę pomijać Jego świętość, Jego sprawiedliwość, ale w jednym krótkim przesłaniu nie da się powiedzieć wszystkiego, więc chcę dzisiaj bardziej iść w kierunku Jego miłości, Jego dobroci, Jego wierności. A rozpocznę od słowa, które jest, albo od myśli, która jest też tak bardzo dobrze znaną, jak to słowo z Mateusza 6 rozdziału. Królestwa Bożego szukajcie wpierw, ale to, co chcę powiedzieć, myślę, że jest nam tak znane, że boję się, że zbyt znane. Wiecie, jak to jest? Że jak coś ciągle słyszymy, to staje się taką normalnością. A chcę powiedzieć, że Pan przychodzi. Że Pan jest bardzo blisko. Że przyjście Pana jest tuż, tuż. Że żyjemy w czasach końca, przed dniem Jego przyjścia. No i prawda, że to słyszymy co moment. Prawie może nie każde nabożeństwo, ale co chwila to słyszymy. Boję się tylko, żebyśmy już nie mieli takiego pancerza ochronnego, który powoduje, że już nie dociera to. Bo wiedza o tym musi się przekuć w coś więcej. Pytanie, czy żyjesz tą myślą? Czy żyjemy tym myślą? Czy czekamy? Czy mamy tą świadomość? Czy tęsknimy do Jego przyjścia? Czy kochamy Go? Wiecie, naturalnym jest, ja się będę wielokrotnie odwoływał do przykładu małżeństwa, czy może bardziej narzeczeństwa. Chyba naturalnym jest, że kiedy dwóch młodych planuje ślub, to po prostu za sobą tęsknią. To po prostu oczekują tego. I my z żoną jesteśmy już wiele, wiele, wiele lat po ślubie, ale ja pamiętam tamten czas. Chciałem go jakby skrócić, żeby to było już. Bo tak jest serce. Taka jest miłość. Więc pytanie moje jest do siebie i do was. Czy tęsknimy do Jego przyjścia? Czy to jest coś, co żyje w nas? Czy to jest coś, co tylko sobie wspomnimy przy okazji, jak ktoś wspomni na kazaniu? Moi drodzy, posłużę się starym, wyświechtanym pytaniem czy taką refleksją, która mnóstwo razy była zadawana. Ta refleksja jest taka, gdybyś miał pewność, oczywiście to jest absurd, niemożliwe, ale jako obraz, gdybyś miał pewność, że przyjście Pana będzie, nie wiem, jutro o 12, czy byłoby coś, co mógłbyś zmienić? Gdybyś miał 100% pewność, że została nam doba, zmieniłbyś coś? Zacząłbyś w inny sposób szukać Pana? Jeśli tak, to znaczy, że w tym momencie nie jesteśmy gotowi, skoro wymaga to szybkiej zmiany. Moi drodzy, i znowu potrzebuję waszej wyobraźni. Wyobraźmy sobie stadion, jesteśmy na trybunach i zawodnicy mają do pokonania jakiś dłuższy dystans i robią już kolejne okrążenie. I nagle patrzymy, część z nich przyspiesza. No właśnie, przyspiesza, bo to jest ostatnie okrążenie. Bo finiszują, więc przyspiesza. Ale część nie. Część nie przyspiesza. Ja wiem, że to nie działa do końca tak. To jest obraz. Wiecie, część po prostu zapomniała o tym, że to jest ostatnie okrążenie. I sobie tak truchcikiem. Podczas gdy stawka tego biegu jest ogromna. Więc zapytam może w ten sposób. Liczymy okrążenia? Czy zdajemy sobie sprawę, w jakich czasach my żyjemy? Czy patrzymy na Boże Słowo? Czy patrzymy na wydarzenia, na Izrael, na przyrodę, na wszystko, co wokół nas?
Czy zdajemy sobie sprawę, w jakich czasach my żyjemy i żyjemy tym? Kochani, będziemy wchodzić w ten temat dużo, dużo, dużo głębiej na wtorkowych wykładach, prawdopodobnie od marca, ale myślę, że nawet nie potrzebujemy na ten moment większej wiedzy, bo to, że On przychodzi, to wiemy. Tylko mam pytanie, czy się cieszymy, czy tęsknimy na spotkanie z Nim? Myślę, że większość tak. Myślę, że większość z nas tak, że nie możemy się już doczekać Jego przyjścia. Kiedy staniemy z Nim twarzą w twarz, wesela baranka, bo tak one jest w Biblii nazywane. Kiedy tego momentu zaślubin, bo skoro wesele, to i zaślubiny. Zaślubiny kogo? Myślę, że chyba wszyscy wiemy, ale nie szkodzi powtórzyć. Wiecie, jeżeli dochodzi do zaślubin, to chodzi o narzeczoną i narzeczonego. A mówiąc bardziej biblijnym językiem, oblubienicę i oblubieńca. Oblubieńcem nasz jest Jezus, a oblubienicą, narzeczoną Kościół. Ale tak naprawdę to ty i ja. Tak to lepiej brzmi. Lepiej trafia i lepiej dociera. Kochani, myślę, że nie jest to oderwane od terminologii biblijnej. W objawieniu Jana w pewnym momencie, to jest 21 rozdział, w pewnym momencie do apostoła Jana mówi takie słowa anioł i mówi mu: chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. To był werset 9. Ale zobaczmy teraz na 19 rozdział objawienia Jana, werset 7. Weselmy się i radujmy się, oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się. Czujemy chyba klimat tej wypowiedzi, radość. Weselmy się, radujmy się. To jest coś, co tchnie szczęściem i radością, bo nastało wesele baranka. Ale myślę, że my to już możemy przeżywać. Myślę, że już możemy tą euforię, tą radość przeżywać, bo wiemy, że ono tak szybko się zbliża, że ono jest tuż, tuż. Ale na co chcę szczególnie zwrócić uwagę, to na ostatni akapit tego, co przeczytałem. Oblubienica jego przygotowała się. Oblubienica jego przygotowała się. Inny przykład podaje, bo jego małżonka jest gotowa. Tak więc na tym się chcę skupić. I pytanie, czy jestem gotowy? Czy jesteśmy gotowi? I rozpocznę od jakby pierwszego kroku przygotowania się. Zerknijmy więc na weselną ucztę. Może nie do końca tą, o której mówię, tą z czasów ostatecznych, ale zerknijmy na weselną ucztę z przypowieści Pana Jezusa. A tak naprawdę to Jezus właśnie mówi w tej przypowieści, mówi obrazowo właśnie o tej uczcie ostatecznej. A więc Mateusz 22 rozdział. Mateusz 22 rozdział i pomijam cały ten wstęp, może kiedyś innym razem, ale teraz od wersetu 11. A gdy wszedł król, aby przypatrzyć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. I rzecze do niego: przyjacielu, jak tutaj wszedłeś, nie mając szaty weselnej? A on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu nogi i ręce i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oto uczta weselna i tam znalazł się ktoś na nią nieprzygotowany. Nieprzygotowany, bez weselnej szaty. I jego koniec był tragiczny. Znalazł się w ciemnościach zewnętrznych, jak to jest opisane, tam gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów, mówiąc najprościej, to po prostu w piekle. Taki był jego koniec. Ale moi drodzy, powodem, dla którego tak się stało, to po prostu brak weselnej szaty. Taki był powód. A weselna szata w tym obrazie chodzi po prostu o szatę Bożej sprawiedliwości. Szatę, którą może dać tylko i wyłącznie Jezus. Jest też w Biblii opisana inna szata. Izajasz o niej wspomina. O szacie własnej sprawiedliwości. O szacie,
która symbolizuje nasze własne wysiłki, by podobać się Bogu. I wiecie, choćby jak one były szczere, choćby te wysiłki wypływały z najlepszych intencji, choćby one były najszczersze jak możemy i ile byśmy w nie włożyli wysiłku, to wciąż to jest nasza szata, którą Biblia określa jako szatę splugawioną, czyli obrzydliwą, czyli wstrętną dla Boga. Kochani, szata Bożej Sprawiedliwości jest tylko dostępna z rąk Jezusa. Dzieje apostolskie, 4 rozdział, 12 werset mówi tak. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Nie ma innej możliwości wejść na wesele baranka, jak tylko mając jego szatę. Czyli musi być ten moment, o którym brat Leszek wspominał, tam stojąc na schodach wtedy. Musi być ten moment, kiedy zrezygnujesz z wysiłku własnych. Musi być ten moment, kiedy przychodzisz i pokutujesz swoich grzechów. I wtedy święta krew Jezusa cię oczyszcza. I to jest szata sprawiedliwości. I to jest ten moment, którym ubierasz szatę sprawiedliwości. Moi drodzy, ale ten człowiek w tej przypowieści, on kiedy usłyszał o tym z ust króla, pisze, że on oniemiał. On oniemiał. Rozumiem, że widocznie wcześniej miał dużo do powiedzenia. Rozumiem, że wcześniej miał dużo argumentów na swoją obronę. Pewnie żonglował argumentami i twierdził, że on nie potrzebuje tej szaty, co tu wszyscy mają. Może nawet Biblię lepiej znał niż inni. Może czuł się tak sprawiedliwy i tak umiał argumentować swoją postawę. Ale kiedy wszedł król, oniemiał. Drogi przyjacielu, jeśli jesteś na tym miejscu, jeszcze bez szaty weselnej i może masz argumentów tysiące, to ja ci mówię, że w momencie, kiedy wejdzie król, kiedy będzie jego przyjście, oniemiejesz i skończą się wszelkie argumenty. Tak więc nie warto. Kochani, ale szata weselna to początek przygotowań. Szata weselna nas uprawnia do wejścia, ale to jest początek. Potem rozpoczyna się życie. I potem rozpoczyna się etap przygotowań. I znów, tak jak na wstępie powiedziałem, będę używał określenia czy przykładów zaczerpniętych z narzeczeństwa, z małżeństwa. Bardziej chyba z narzeczeństwa, dlatego że nasza pozycja w tej chwili to jest pozycja przed ślubem. Czekamy na wesele baranka. Czekamy na jego przykład, na jego powrót. Tak więc, moi drodzy, wracając do obrazu narzeczeństwa, wyobraźmy sobie, że ten moment przyjęcie oświadczeń, to jest ten moment rozpoczęcia tej wspólnej drogi, więc niech będzie to tym obrazem otrzymania tej weselnej szaty. Ale moi drodzy, potem rozpoczyna się czas do ślubu, jeszcze trochę. Powiedzcie mi, czy każda, dokładnie każda para, która gdzieś rozpoczyna, dochodzi do ślubu? No wiemy, że nie każda. Wiemy, że pewnie większość, ale nie każda. Jak to jest? Z jakiego powodu? Jak to jest? Czy tych dwojga młodych ludzi tak bardzo, bardzo się kocha? Już żyć bez siebie nie potrafią. No ale wiecie, no nie dogadują się tam z jakimś drobiazgiem. No nie dogadują się co do, nie wiem, ilości gości na ślubie. Albo oprawy ślubu. I się musieli rozstać. Czy tak jest? Nie, absurd. Tak nie jest. Wiecie, dlaczego czasem się rozstają? Bo miłość wystyga. Z jednej strony albo z obu stron. Te wszystkie okoliczności, jakieś nieporozumienia mogą mieć na to wpływ. Ale powodem, dla którego nie dochodzi w niektórych przypadkach, jest to, że miłość ostyga. Że uczucie gdzieś zanika. Moi drodzy, przenosząc to na nasz grunt, Pan Jezus przychodzi po swoją oblubienicę, ale po taką oblubienicę, gdzie miłość nie zanikła, gdzie uczucie nie zanika. On przychodzi po taką oblubienicę, która go czeka, która na niego czeka, która tęskni, która jest w nim rozkochana. Po taką oblubienicę on wraca. Moi drodzy, mówiąc o przygotowywaniu się na jego przyjście, o dbaniu o czystość weselnej szaty,
Można by mówić o wielu, wielu, wielu aspektach. Można by mówić o posłuszeństwie Jego woli, o bojaźni Bożej, o czystości, świętości, o gorliwości, o służbie, no o czymkolwiek. Ale fundamentem wszystkiego jest miłość. Bo wiecie, jeśli naprawdę kocham Jezusa, to nie będę miał problemu z posłuszeństwem. Jeśli naprawdę Go kocham, to dla mnie życie w bojaźni Bożej, unikanie grzechu będzie czymś naturalnym. Kiedy Go naprawdę będę kochał, to moja gorliwość i ich pragnienie służby jest czymś naturalnym. Więc miłość, kochani. Więc miłość jest czymś podstawowym i czymś naturalnym. Moi drodzy, czy pamiętacie nabożeństwo sprzed mniej więcej miesiąca? Kiedy usługiwał tutaj mój brat z Cieszyna, brat Leszek, ale wcześniej było przekazane słowo przez siostrę Agnieszkę. Wiecie, ja nie podkreślałbym tamtych słów, nie wracałbym do nich, gdyby nie to, że one są absolutnie zgodne z Bożym Słowem. Że one w 100% są jakby z natchnienia Bożego Słowa. I pozwólcie, że ich przypomnę, że ich przytoczę. Wtedy siostra Agnieszka nam przytoczyła te słowa. Ja ich zapisałem i przytoczę raz jeszcze. Jestem Bogiem zazdrosnym. Pragnę waszych serc, waszego życia, was całych na własność. Nie chcę dzielić się z wami ze światem. Nie chcę, aby cokolwiek oddalało nas od siebie. Czy nie czujecie mojej żarliwej miłości, jaką was darzę? Pragnę, abyście odwzajemniali tę miłość. Pragnę waszej pierwszej miłości. Czy nie pamiętacie, jak dobrze nam było wtedy, kiedy rozkoszowaliśmy się swoją obecnością i bliskością? Tęsknię za wami. Kocham was i czekam. Nie zwlekajcie. Czasu jest niewiele. Nie zwlekajcie. Czasu jest niewiele. Bo dokładam, bo powracam, bo przychodzę. Moi drodzy, minął prawie miesiąc albo miesiąc. Pytanie, co z tym zrobiłem? Co zrobiłem z tymi słowami, które Bóg powiedział do mnie, do ciebie? Wiecie, Bóg nie posłał tych słów po to, żeby, nie wiem, atrakcyjniejsze było tamto nabożeństwo. Ale Bóg posłał dlatego, że cię kocha, że mnie kocha. Tak bardzo, że nie wyobraża sobie, że cię zabraknie na weselu. Nie wyobraża sobie, że ciebie i mnie tam może zabraknąć. Więc posyła swe słowo, aby nas pobudzić, aby w nas rozpalić miłość, aby na nowo nasze serca zaczęły bić i żyć miłością do Niego. Kochani, bo czasu jest niewiele. Jezus mówi, ja czekam, bo czasu jest niewiele. Czy jesteś gotowy? Zrozummy, kochani, oblubienica nie cała będzie zabrana. Czytamy o tym w Bożym Słowie, choćby 10 panien i wiele innych fragmentów. Bądźmy wśród tych, którzy będą. Bądźmy wśród tych, to od nas zależy. To nie jest jakiś przypadek, że ktoś nas poukładał. To od nas zależy, czy będę miał udział w tym pochwyceniu. Od tego, jak Go kochamy, jak Go szukamy, jak Go traktujemy. Moi drodzy, chciałbym przejść... To był wstęp. Chciałbym przejść do wspaniałej księgi, którą żyję od, nie wiem, 2-3 tygodni. Ona jest krótka. Ma tylko 8 rozdziałów. Już chyba wiecie, po takim wstępie, jakaż by to inna księga mogła być, jak nie księga Pieśni nad Pieśniami. Niezwykła księga. Zachęcam was, przeczytajcie ją sobie raz albo wielokrotnie. Tylko 8 rozdziałów. Niesamowita księga. Zależy tylko, jak się ją czyta. Bo jeśli ją czytamy od tak po prostu, jako zwykły tekst, no to taka sobie. Ciekawe może opisy wielkiego romantyzmu i tyle. Jeśli ją czytamy jako wyraz miłości Boga do narodu izraelskiego, to już może troszeczkę cieplej. Ale tak naprawdę możemy ją czytać i w 100% ją odbierać jako wyraz miłości Boga do mnie, do ciebie, do nas. Jako obraz relacji między narzeczonymi, w sensie oblubienicy, nas, Kościoła, mnie osobiście do Chrystusa.
I ta księga jest niezwykła, bo podaje piękny obraz. To jest oblubienica, która będzie zabrana. Chociaż ona jest realistyczna, ten opis, dlatego że znajdziemy tu opisy, kiedy oblubienica nie zachowywała się fair, kiedy potykała się, kiedy popełniała błędy, tak jak my wszyscy. Nie jest to jakiś wyidealizowany obraz. Tak więc, mówiąc zupełnie tak skrótowo, ta księga jest jakby opisem miłości króla do narzeczonej, miłości króla Jezusa do nas. Ale z drugiej strony jest też obrazem reakcji narzeczonej. Jest obrazem tego, w jaki sposób ta narzeczona reaguje na jego miłość, miłością własną. I raz po raz pojawia się taki jakby refren, który mówi: ja należę do mego miłego, a mój miły należy do mnie. Nie wiem, ile dziś zdążymy popatrzeć na tę księgę, najwyżej wrócimy przy najbliższej okazji, ale chciałbym, abyśmy tak popatrzyli najpierw na miłość króla do oblubienicy, na miłość Boga do nas. Najpierw popatrzmy na to z tej strony. I pozwólcie, że zupełnie wyrywkowo tak przelecę przez tą księgę, cytując tylko niektóre wybrane fragmenty, a ja wierzę, że sobie całość przeczytacie. I są to fragmenty, które opisują słowa, które kieruje król do oblubienicy. Jakże jesteś piękna, czytam z tego nowszego przekładu. Jakże jesteś piękna, o najdroższa. Jakże piękna. Wstanie najmilsza, chodź moja piękności. Pozwól mi cię zobaczyć, daj mi usłyszeć twój głos. Ach, twój głos jest tak słodki, a twoja postać tak piękna. O, jakże jesteś piękna, najdroższa, o, jak piękna. Oczarowałaś mnie, najmilsza, panno młoda, oczarowałaś mnie jednym błyskiem swoich oczu, jednym łańcuszkiem ze swojej szyi. Cała jesteś piękna, najdroższa, nie ma na tobie skazy. Nie ma na tobie skazy. Przypomina się wam jakiś podobny fragment? Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi, że Chrystus sobie przyszedł przygotować Kościół bez skazy, bez zmazy lub jakiegokolwiek braku. I popatrzcie, tutaj król taką widzi oblubienicę. Dokładnie tak ją widzi. Cały ten czwarty rozdział rozpoczyna się i mówi o tym, to jest jakby pieśń czy słowa wyrażające i opisujące tą narzeczoną. Nie będziemy tego analizować w tej chwili. Bardzo są tutaj może dla nas nie do końca zrozumiałe określenia, ale ja myślę, że to jest nasz problem, że nie znamy tamtej kultury, nie znamy tych określeń. Natrafiłem gdzieś na jakiś komentarz, bo któryś z wersetów opisuje, że twoja szyja jest jak wieża Dawida z kości słoniowej i tak dalej. Wiecie, czytając myślałem o tym, że chyba chodzi o jej wielkość. A wcale nie. Gdzieś w komentarzu przeczytałem, że chodzi o jej kolor. Więc wiecie, można w tych opisach pójść w nie tą stronę, co trzeba. Więc nie chwytajmy się szczegółów. Ale cały ten opis jest jednym zachwytem. To jest zachwyt. To jest zachwyt króla nad tą oblubienicą. To jest po prostu wyrażenie niesamowitej miłości i zachwytu nad jej pięknem, nad jej wspaniałością. I wiesz, że tak Bóg mówi o tobie? Jesteś w stanie tak to odebrać? Że tak właśnie Jezus mówi, patrząc na ciebie, na mnie, na nas? Myślisz, no jak to? Na mnie? Tyle upadków? Tyle jakichś niedobrych spraw? Na mnie? Może na kogoś innego. A ja ci powiem, na tobie. Jeśli jesteś jego oblubienicą, jeśli masz weselne szaty, to są słowa o tobie. Jeśli masz z tym kłopot, to otwórzmy czwartą księgę Mojżeszową. Bo tam Bóg mówi podobne słowa do narodu izraelskiego, który chodził po pustyni. To był trudny czas. To był bardzo trudny czas dla Izraela. Nie chcę teraz wchodzić w szczegóły, ale był to czas ciemny, trudny.
Gdybym ja stanął na tym wzgórzu, na którym stał prorok Bileam, bo o to tutaj chodzi, i gdybym sam od siebie miał coś powiedzieć, znając to wszystko, w najlepszym przypadku może by to było słowo wielkiego ostrzeżenia, a może sądu. Bo tak naprawdę, patrząc na ich wędrówkę, to trzeba by było powiedzieć. Ale szokują mnie wręcz zdania tego, co powiedział Bóg na nich patrząc. W Jakubie nie dopatrzyłem się niczego zdrożnego. Nie widziałem obłudy w Izraelu. Pan jego Bóg jest z nim. Wykrzykują na cześć jego jako króla. W Jakubie nie dopatrzyłem się niczego złego. Bez skazy, bez zmazy. Moi drodzy, jeśli Pan Bóg, nawet w Starym Testamencie, tak mógł patrzeć na lud, o ileż bardziej na nas, żyjących w Nowym Przymierzu, pod przykryciem Jego świętej krwi. On w ten sposób patrzy na twoje i moje życie i mówi: droga córko, drogi synu, jesteś doskonały. Tak bardzo cię kocham. Tak bardzo cię kocham. Tak jak zresztą to zostało do nas wtedy przekazane w tym słowie: czy nie czujecie mojej żarliwej miłości względem was? A więc, moi drodzy, my sami nie patrzmy na siebie jako na może w ten sposób. Nie patrzmy z wielkim krytycyzmem na siebie. Jeśli zgrzeszymy, oczywiście wiemy, co mamy z tym zrobić. Ale wiedzmy, że jesteśmy tak bardzo cenni. Ale wiedzmy, że Bóg jest w nas rozmiłowany, rozkochany. Księga Ozeasza, 11 rozdział. Gdy Izrael był młody, pokochałem go. Inny przekład mówi: gdy Izrael był młody, bardzo go pokochałem. I z Egiptu powołałem mojego syna. Omijamy na moment werset drugi, do niego wrócimy. I trzeci. A przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić. Brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. Przyciągałem ich więzami ludzkimi i powrozami miłości. I byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swego policzka. I nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. Jakże czuły i tkliwy wręcz obraz. Jak tchnie z niego niesamowita miłość do człowieka, do swojego ludu, a jednocześnie do ciebie i do mnie. Jak to jest pięknie opisane. Uczyłem Efraima chodzić. Czyli troska, czyli taka permanentna troska. Wiecie, jak dziecko chodzi, to nie można sobie popatrzeć na niego co pół godziny, bo dawno by miało głowę rozbitą. W momencie, kiedy się uczy chodzić, to jest non-stop, nasze ręce są obok niego, żeby się nie potknął i żeby się nie potłukł. I tu jest mowa o takiej trosce. Pan Bóg po prostu non-stop czuwa nad nami. Tak, może w naszym życiu wydarzają się sytuacje, których nie rozumiemy, które nas przerastają, ale to nie znaczy, że rąk Bożych nie ma wokół nas, które nas ochraniają, które nas strzegą z miłości do nas. Dalej, przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości. Czy kiedy my gdzieś letniejemy, to zawsze impuls podchodzi od Niego. To zawsze tak jest, że to On wysyła impulsy, że to On nas pociąga. Wiecie, i to przesłanie, które chcę dzisiaj zaakcentować, to nie jest jego treścią, nie jest i nie będzie to: weź się w garść i zacznij coś, ale po prostu przytul się. Po prostu odpowiedz na Jego miłość. Po prostu przytul się do Jego obecności. Albo zacznij wołać: Panie, rozpal Twoją miłość we mnie. Tak naprawdę to jest wszystko Jego działanie. Nic z własnym postanowieniem, że od jutra coś tam nie działamy. Ale chcę prowadzić do tego: przytul się. Zareaguj na Jego miłość. Przyciągałem ich, więc On przyciąga nas więzami miłości. Byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swego policzka. Ten obraz mnie aż rozczula prawie. Podnosiłeś pewnie, matko, ojcze, niemowlę do policzka, tak? A jak nie, no to przynajmniej byłeś tego świadkiem. Jak to jest niesamowite.
Czasem wrzeszczące, czasem krzyczące, ale takie słodkie. I podnieść, i przytulić, i uspokaja się. Jaka miłość, jak to jest czułe i tkliwe. Karmiłem ich. Ale niestety muszę wrócić do wersetu drugiego. Niestety musimy ten drugi werset też przeczytać. Tu jest reakcja. Reakcja tych ludzi. Im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie. Składali ofiary Baalom i kadzili bałwanom. Bóg mówi jednym słowem, im bardziej chciałem ich przytulić, im więcej okazywałem im swoją miłość, tym oni bardziej się ode mnie odsuwali. Tym bardziej pokazywali, że nie zależy im na mojej miłości. Tym bardziej odsuwali się do swoich spraw. Nie czuli, nie chcieli czuć, nie chcieli reagować, nie chcieli odwzajemniać mojej miłości. Moi drodzy, myślę, że taka miłość jednostronna, taka miłość bez odwzajemnienia jest chyba strasznie taką trudną, bolesną. Myślę, że to jest coś, co bardzo rani, co bardzo boli, kiedy ktoś otwiera serce i daje wszystko, a ktoś drugi to odtrąca. Zobaczmy jeszcze, kontynuując ten temat, do księgi Jeremiasza. I tutaj właśnie Bóg wspomina pierwszą miłość swojego ludu. Drugi rozdział, drugi werset księgi Jeremiasza. Idź i wołaj do uszu Jeruzalemu tymi słowy. Tak mówi Pan, pomnę, inny przekład mówi, wspominam na miłość Twej młodości, na uczucie czasu Twego narzeczeństwa, gdy chodziłeś za mną na pustyni w kraju nieobsiewanym. I skracając werset 5. Tak mówi Pan, jakie zło znaleźli wasi ojcowie u mnie, że oddalili się ode mnie, a poszli za marnością i zmarniali. Oto Pan Bóg jakby żali się i z taką nostalgią wspomina czas najpiękniejszy. Czas tego, kiedy była relacja obustronna, kiedy jego lud reagował na jego miłość, kiedy jego lud odpowiadał miłością na miłość. I mówi o tym, że wspominał miłość Twego narzeczeństwa. Ale dalej pyta się, ale co się stało? Gdzie dzisiaj jesteście? Pyta, co się stało? Jakie zło znaleźliście u mnie? Co wam nie odpowiadało, żeście się odsunęli? Tutaj nawet w tym momencie, w dalszym rozważaniu to jest, ale w tym momencie nawet nie jest mowa o bałwochwalstwie takim tym ciężkim, czyli tych bałwanach, baalach. Ale tutaj czytamy, ale poszli za marnością. Poszli za marnością. Poszli za czymś, co tak naprawdę jest może dostępne, jest w otoczeniu, jest bliskie, ale nie syci. Ale nie syci. Ale nic nie daje. Efekt jest taki, że zmarniali. I od 5 wersetu po 13 Pan Bóg cały czas gdzieś wyraża to zdziwienie. Jak to możliwe, że od Niego się odsunęli? Od źródła miłości, od źródła zaopatrzenia oni się odsunęli. Nawet podaje przykłady innych ludów. Mówią, to inne ludy mają swoje bożki, których nie zmieniają. Jeżeli jeden naród miał Asztartę, to ją ma. Nie zmienia na jakąś inną. A wy zmieniliście. Mówi do ludu izraelskiego przez proroka Jeremiasza. I werset 13 jest takim punktem kulminacyjnym. To słowo, które wyraża Pan Bóg ustami Jeremiasza. Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Bóg mówi jednym słowem, popełniliście zło. Pan Bóg nie traktuje to lekko. Pan Bóg nazywa to po imieniu, jako zło, jako grzech. I mówi, już mnie, obiekt miłości, gdzieś odstawili. Już nie są we mnie rozkochani. Już
zainteresowali się czymś innym pod symbolem tych cystern, które tak naprawdę nie nasycą, które tak naprawdę okażą się puste, które tak naprawdę okażą się bez wody. A rozumiemy, co to znaczy bez wody. Bez wody to śmierć. Bez wody to śmierć. Moi drodzy, Biblia wielokrotnie mówi o tym, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Że Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Chociaż to słowo jest takie dziwne, ale Bóg jest Bogiem żarliwym o Twoją i moją miłość. Tak jak nam ostatnio przypomniał, On naprawdę nie chce, abyśmy rozdzielali tą miłość między wszystkie inne sprawy i trochę dla Niego też. Moi drodzy, Bóg jest Bogiem zazdrosnym o co? O co jest Bogiem zazdrosnym? Powiem tak, o obiekty naszych innych miłości, które z Nim konkurują. Pomyślisz, a co to takiego? Mam coś takiego, czy nie? Pomyślmy przez chwilkę. Czy jest coś w Twoim życiu, co bardziej Cię ciągnie niż społeczność z Nim? Czy jest coś takiego w Twoim życiu, na co chętniej i łatwiej i szybciej przeznaczysz swój czas? A jeżeli go za bardzo nie masz, no to jak już gdzieś tam, gdzieś znajdziesz moment, to szybciej na coś innego przeznaczysz niż na społeczność z Panem. I mamy odpowiedź. Moi drodzy, ja nie chcę furwać obłokach, bo ta miłość przekłada się na życie, na nasz czas, którego wszystkim bardzo brakuje. Ale nie da się twierdzić, że się jest gotowym na Jego przyjście, że miłość przepełnia nasze serce, jeśli nie mamy z Nim czasu. Jeśli nie rozkoszujemy się społecznością z Nim. Jeżeli Słowo Boże bierzemy do ręki sporadycznie. Kochani, Pan Bóg traktuje to jako duchowe cudzołóstwo. Gdybyśmy czytali, nie mamy już na to teraz czasu, kolejne wersety z Księgi Jeremiasza, to jest zresztą wiele, wiele innych, to Pan Bóg traktuje to jako duchowe cudzołóstwo. To, że człowiek jest zainteresowany wszystkim innym niż nim. I znowu na koniec wróćmy do obrazu narzeczeństwa. Wyobraźmy sobie narzeczeństwo. I w tym narzeczeństwie pojawia się ktoś trzeci. Ktoś, z kim jedna ze stron zaczyna flirtować. Obojętnie, ten czy ona. Zaczyna flirtować. I coraz więcej czasu ma dla tamtego niż dla narzeczonego. I jeśli ten stan się utrzymuje i pogłębia, powiedzcie mi, dojdzie do ślubu? No, chyba niemożliwe. Chyba to dla nas to jest oczywiste, że nie. To dlaczego nie jest oczywistym to w tych duchowych sferach? Dlaczego wydaje się nam, że możemy żyć zabiegani i myśleć o Bogu raz na tydzień i twierdzić, że jesteśmy cudowną oblubienicą, przygotowaną na Jego przyjście? Kochani, tak nie jest. On patrzy na nas w sposób niezwykły. On patrzy na nas jako na kogoś doskonałego. Ale to jeszcze nie jest wszystko. Jeśli my będziemy tego unikać, jeśli my nie będziemy reagować, jeśli my tą miłość pozostawimy miłością jednostronną, to nie jesteśmy gotowi na Jego przyjście. On ze swojej strony daje wszystko. On ze swojej strony daje zupełnie wszystko. Ukochał nas miłością dla nas niepojętą, niezrozumiałą. Ale pragnie reakcji. Ale pragnie tego, że po prostu będziemy Go kochać. I tak jak już gdzieś wcześniej powiedziałem, nie chodzi o to, żebyśmy teraz sobie, nie wiem, postanowienie zrobili i napisali, nie wiem, własnymi siłami coś chcieli osiągnąć. Bo to będzie na krótką metę. Ale po prostu wołajmy, Panie, rozpal. Rozpal miłość we mnie. Wiecie, Pan Bóg powiedział, że nawet tego lnu ledwie tlejącego nie dogasi, jeśli tylko On będzie chciał. Wiecie, ten len ledwie tlejący to już nie jest w ogóle ognisko. Tam nie widać ognia. Tam już jest tylko dym. W tych skrajnych przypadkach. Ale Pan Bóg mówi, nawet tego nie dogasza,
jeżeli tylko będzie chciał. A więc moim pragnieniem i moją modlitwą jest po prostu: Panie, rozpal mnie. Rozpal moją miłość, chcę Cię kochać więcej. Chcę reagować na Twoją miłość. Kochani, jeszcze jedno zerknięcie do Księgi Pieśni nad Pieśniami na dzisiaj i będziemy zakończać. Ciekawy fragment, potraktujmy go bardzo symbolicznie. To mówi król i mówi tak. Jest 60 królowych i 80 nałożnic, a panien bez liku. Lecz jedna jest tylko moja gołąbka bez skazy. Lecz jedna tylko jest. Kochani, On nas tak bardzo kocha. On życie swoje za nas oddał. I jesteśmy dla Niego jedynym obiektem miłości. Ale chce wzajemności. Dokładnie chce wzajemności. I 4:12. Ogrodem zamkniętym jest moja siostra oblubienica. Ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym. A cóż to oznacza? Ogród zamknięty przed wszystkimi innymi. Ogród, który jest własnością króla. I tylko króla. Jest zamknięty przed wpływem czegokolwiek innego. Jest zamknięty przed innymi, którzy by chcieli korzystać z tego ogrodu. To jest własność króla. Źródło zapieczętowane. Wiecie, co to jest zapieczętowane? Pewnie każdy w domu ma coś takiego jak licznik z energetyki. I tam jest na tym plomba. Tam jest pieczęć energetyki. Pewnie z gazem i z wodą jest tak samo. I to polega na tym, że to jest własność energetyki. Nie ma tam nikt prawa w tym grzebać. Nie ma prawa nikt tego otwierać. Nie ma prawa nikt zerwać tej plomby. Bo jeśli zrobi, to się narazi. To jest własność energetyki. I nikt tam nie może, oprócz osoby uprawnionej, do tego wejść. Jesteśmy źródłem zapieczętowanym przez Niego. Własność króla. Nie dopuszczajmy wszystkich innych do naszego ogrodu. Rozkochajmy się w naszym Panu. Sofoniasz, to jest ostatnie słowo, Sofoniasz w 3:17 mówi tak. Pan Twój Bóg jest pośród Ciebie. Mocarz, On zbawi. Będzie się radował z Ciebie niezwykłą radością. Odnowi swoją miłość. Będzie się weselił z Ciebie, jak weselą się święta. Chcę zwrócić uwagę na to sformułowanie. Odnowi swoją miłość. Jeśli tylko my będziemy tego pragnąć. Wiecie, to jest Jego rola. To jest Jego praca. On tego tak bardzo pragnie. On tak bardzo pragnie naszej reakcji, naszej miłości. To jest coś niesamowitego. Poczytajmy sobie w domach tych 8 rozdziałów z uwagą, z modlitwą, a zobaczymy, jak On jest stęskniony za nami. Ich pragnie, abyśmy my byli stęsknieni za Nim. Myślę, że będę kiedyś wracał jeszcze do tej księgi. A więc jesteśmy gotowi? Masz weselną szatę? Jeśli nie masz weselnej szaty, to nie zwlekaj, bo czasu jest niewiele. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.